Patrz, jak tutaj automatem robi. Pachnie mega. No takiego soczku prosto z takich pomarańczy można się napić. Masz ochotę na robaczki? Wow, 3,5 tysiąca za takiego lobstera. Ale ogromny. Dzisiaj wybieramy się w nowe miejsce, to znaczy dla nas może nie jest tak bardzo nowe, choć Emma nie pamięta tego miejsca. Tata, a mam pytanie. To jest tam, gdzie były te króliki w majtkach? Nie. Jedziemy na taki market, na który nigdy w życiu was jeszcze nie zabrałem, także myślę, że warto obejrzeć ten odcinek, bo nigdy tam nie byłem, nigdy na swoim kanale tego miejsca nie pokazywałem. Warto na pewno też subskrybować kanał, żeby was takie miejsca właśnie nowe nie pominęły. No i oczywiście łapka w górę i dajcie znać w komentarzu, czy ten market wam odpowiada, czy nie. Chcę coś powiedzieć. Co? Wziąłem krótsze włosy. A, Emma sobie wczoraj obcięła włosy i ma takie krótkie. Ja cię kręcę, ale masz krótkie włosy. O la la. My idziemy właśnie po nasze szokobucu. Jedziemy coś zjeść, bo jest już po 17:00, kolacja przed nami. Co jest? Kamera. Gdzie jest kamera? Gdzie? A tam jest kamera, no. Tam jest kamera. Tu jest kamera. Zaraz pomachamy komuś do kamery. Tutaj hello, hi, hello. Okej, tu jest kamera, tu jest nasze szokobucu. Siadamy, mamy kaski i jedziemy na market, na Tepra Seat Road. Więc zapraszamy do vloga i widzimy się za chwilę na markecie. Okej, zaparkowaliśmy naszą furę przy krawężniku, przy chodniku. W takim dość, no kurczę, ruchliwym miejscu, no bo ten market znajduje się przy bardzo ruchliwej ulicy. Tutaj bardzo duży korek do świateł, ciągną się samochody i ciągną. No i dlaczego tu nie przyjeżdżamy zbyt często? No dlatego, że ten market jest dość daleko od nas i skuterem musieliśmy tutaj jechać równe 10 minut, ale to skuterem, a wiecie, samochodem to byśmy musieli jechać około 20 minut co najmniej, to nie? No, albo pół godziny na ten market, więc daleko tutaj mamy. Mijaliśmy Koloseum, mijaliśmy naszą szkołę, a i inne jakieś ciekawe miejsca. No i tak, najpierw na tym markecie zaczynają się takie stragany z ciuchami, z butami. O, tutaj widzę jakieś masaże nawet, jakieś inne rzeczy. Kurde, trochę wieje. Że tutaj będą świnki maski albo jakieś zwierzęta. No i tak, tutaj na prawo się nie wybieramy. Tatuaże, kolczyki. Tatuaże, kolczyki, tak? No, tatuaże, kolczyki. I tam ogólnie stragany z jakimiś dziwadłami. Ciuchy, okulary, ciuchy, ciuchy, ciuchy. Tutaj sam w sumie nawet nie wiem co, a my idziemy w tą stronę, bo my jesteśmy głodni. Tylko w sumie Emma, wiesz co? No chyba dobrze. Patrzcie się, jakie złote pierścionki. To raczej nie jest złote. Nie, to raczej nie są pierścionki, to są sygnety. Ale no, złote też, nie? Złote też. Rolex, wow. No, tutaj super spodenkasy. Szare, czarne i jeszcze inne. 150 batów? To jakieś 17 zł za spodenkasy. Wiatraczki i inne śmieci, że ja to tak nazywam, no to tak powiem. Moja mama pierdoły. Pierdoły, o. Pierdoły i śmieci. Dużo tu jest takich pierdół i śmieci, których ja nienawidzę. Ty kochasz, ja wiem, ty kochasz takie śmieci, a ja ich nienawidzę. Tylko nie wiem, czy my dobrze idziemy, wiesz? Bluza w koty. Bluza w koty, znaczy koszula w koty. A my szukamy targu. Tak dawno tu nie byliśmy, że nawet nie pamiętamy, jak się tutaj wchodzi. No ale zaraz znajdziemy. Chyba tak, chyba tak. Chyba musimy się zaraz wrócić, ale jeszcze zerknijmy tutaj, bo może to być tu. Ten ma kolejne śmieci. Kolejne śmieci. O, tu patrz, jakie spodnie. Oh my god, kto by chciał chodzić w takich spodniach? Jakieś super brzydkie klapki dla dzidziutków. Super niewygodne. No i no i no i no i. Czy to jest to miejsce? No nie. Nasz market chyba został z tyłu, albo jest przed nami. Nie, no przed nami, Emma. Nasz market jest przed nami, dobrze idziemy. Tylko zaparkowaliśmy bardzo daleko. Wiesz, zaparkowaliśmy bardzo daleko. Musimy daleko iść. Będziemy musieli daleko wracać. Ale... ale nie ma problemu. Szłaś dalej? Gdzie ci się tak wydarzy? Bardzo dużo razy. Bardzo dużo razy? No widzisz. To dobrze. Prosto, 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 prosto. Pomału. A to jest to, gdzie byliśmy z Tomim? Tak, no. To jest to miejsce, gdzie kiedyś byliśmy z Tomim. Pozdrawiamy Tomiego. O. Open every day, czyli każdego dnia mamy otwarte. Welcome to Tepra Seat Market. O, tak się to nazywa, Tepra Seat Market.
witają nas tutaj ładnie. Tutaj znowu wiele różnych takich śmieci, butów. Jak ktoś nagrywa o różnych takich zabawkach czy coś, to by się tutaj odnalazł na pewno. O, na pewno, na pewno. Tutaj mamy taki ładny sufit. Lampiony. No pewnie w nocy ładnie się to świeci. Na razie jest jeszcze jasno, ale za niedługo będzie ciemno. Jak będziemy wracać do domu, na pewno będzie ciemno, bo już jest przed szóstą, więc zaraz zajdzie słońce i będzie po wszystkim. No i co my tu mamy? Na samym starcie mamy lody, ale na lody to myśmy tutaj nie przyjechali. O nie, nie, nie. O, sorry. Nic, na lody. Tu mamy co? Jakieś tajskie smakołyki słodkie. Co? Bubble tea. Bubble tea. No, bubble tea. Co my tu, co? To jest ta sukienka, w której były te kolce. Kolce z palmy. Z palmy. Emma wchodziła po palmie i wbiły jej się kolce w sukienkę. Ale tu co, już jest wyprana, tak? Już nie ma kolców? Są dalej. Są dalej. A i teraz cię właśnie boli, tak? Tak. Aha. No to świetnie. Czekaj, bo żeśmy troszeczkę źle weszli jeszcze znowu. W każdym razie tutaj na początku tego właśnie marketu są stoliki i tutaj się je, ale dopiero wtedy, kiedy najpierw się coś kupi. Więc wejdźmy głębiej i poszukajmy coś dobrego do jedzenia. Sam nawet nie wiem, co mam na ochotę zjeść, wiesz? A ty wiesz? Też nie wiesz, co? Chicken butter, to wygląda dobrze, ale na pewno... Pielonki jest takie bardzo dobre smażone ziemniaki. Smażone ziemniaki? Tak, więc na razie to jest mój cel. Ale jak najlepsze przed tym lepszego, to sobie to wyjdę. Dobra. Tutaj ryby się smażą na grillu, takim, no, dużym grillu. Duże ryby, fajnie to wygląda, fajnie smakują. Tutaj pani ma jakieś kulki mięsne. Oh my god, znowu śmieci. Wszędzie te śmieci. Co ten królik robi? On chce gdzieś iść chyba. Chyba tak. Chyba tak. Dobra, Emi, przyjechaliśmy coś zjeść, skupmy się na jedzeniu. Tutaj pan ma takie pierożki, ale ja tych pierożków tak nie za bardzo lubię. Bo to są takie grube pierogi z takiego grubego, twardego ciasta. Lepsze są takie normalne, z miękkiego. Z ananasem? Wow. Ale tutaj już są rzeczy, które mi bardziej przypadają do gustu. Mmm. I ten sosik ostry. Uwielbiam. O, crispy pork. Czekaj, Emi, patrz jaki crispy pork ładny. O kurde, ale mają tutaj ładny crispy pork. Ale bym go wszamał. Niezły. O, robaki. Kto ma ochotę na robaki? Emma. To są takie jakieś kulki w słodkościach. To są słodkie rzeczy. A, nie mam pojęcia. Nie wiem, co to jest. Ale tutaj są robaczki. Masz ochotę na robaczki? Tu się rusza, a nie to mucha jest. Idźmy dalej. Tutaj seafood, a tutaj łapki z kurczaka. Patrz, jakie łapki tam pani ma. Takie nóżki. Kto lubi takie nóżki? Dajcie znać w komentarzach, kto je rosu i obgryza, wysysa mięso z takich łapek z kurczaka. Tutaj są jakieś kurczaki. Dużo ludzi tutaj jest, więc może być to dobre jedzenie, skoro jest tak dużo ludzi i czeka w kolejce. Ale ja nie mam na to ochoty. Nie? Okej, to pójdźmy dalej. Kolejną alejkę. Sprawdźmy, co jeszcze jest ciekawego na tym markecie. Tutaj jakieś sałatki różne. Po 50 batów, 60. Okej. Tutaj pan też coś na grillu smaży. Emi, patrz jakie krewetki. Mama chciała krewetki. No ale co? Takie krewetki weźmiemy? Chyba nie. 300 batów. O jacie. Tutaj lobstery po 1700, po 2,5. Patrz jaki tutaj jest lobster za 3,5 tysiąca. Ale ogromny. To wygląda jak jakiś zwierz, nie wiem, z innego świata. Patrz. Wow, 3,5 tysiąca za takiego lobstera, ale ogromny. Dotknij, no ale tak raz, dwa, trzy i zabieraj łapsko. Twardy? No, 300 batów, wojacie, za parę krewetek. No nie tak parę, no jest ich trochę, ale to jest jakieś 35 zł. O, a tutaj jaki sos, jak ładnie wygląda, z czosnkiem, krabami i chili. Wow, ale sosy, ale tutaj jest jedzenie. Oh my god, oh my Buddha się mówi w Tajlandii. Tutaj jakieś coś, sałatki, ogórki, mięso i tajskie desery. Tajskie desery. Kaczka? No. A, może kaczka. A, no, to ładnie. Mięso z kaczki, to ładnie, ale... Zobacz, to jest za 25 watów, a w galerii za 70.
No widzisz, 25 a 75 to jest różnica. 25 batów za jeden kawałek takiego tutaj ciasteczka pięknie wyglądającego. Chocolate cake ball. Mm-hmm. No to później może tu przyjdziemy. Jak coś zjemy, to przyjdziemy do pani i coś ją tu wspomożemy. Za 25 batów to jest 3 zł za takie wielkie kawałki ciasta. Masz chicken ham, tu masz crab stick, tu jest ser. Mm. Ale no nie, na to też nie mam jeszcze ochoty. Tylko wiesz, ten targ nie jest zbyt duży i zaraz się skończy, więc market raczej, nie targ. No tutaj znowu łapki z kurczaka. One są popularne tutaj w Tajlandii. Ogromna kolejka z kurczakiem. No możemy. Tutaj jest, patrz, pani tutaj robi, czekaj, patrz. Pani tutaj, patrz jakie to w ogóle, to jest chyba awokado, nie? Patrz jakie dziwne awokado, takie długie, długie awokado, w ogóle rzadko spotykane. Ja nie widziałem za bardzo takiego awokado. Masz smoothie. No i pani tutaj robi smoothie z awokado, także to mogło być dobre. No. Kosztuje 60 batów, więc nie jest źle. Ja bym chyba to z mlekiem nie byłoby najlepsze, albo to z czekoladą. Z mlekiem albo z czekoladą, no, może być ciekawe. No. Ale chyba, a to jest najdroższe. 80 z czekoladą. To też może być dobre. Ale to jest ciekawe. To może być bardzo ciekawe. Chyba tu kiedyś wpadniemy na takie smoothie, co? Kiedyś? Dzisiaj? No. No nie przesadzaj. Wszystko dzisiaj? Tutaj znowu mamy... Co to jest? Sushi. Sushi. Tutaj jakieś inne rzeczy. Teraz. Teraz. Szejkę, potem szukamy coś do jedzenia. Dobra, dobra. Najpierw chcemy coś zjeść. Patrzcie, jakie tu ładne owoce są. To jest winogron. No dobra, to jest dziwny. No. Tak jest normalny winogron, a to jest coś innego. To jest jakiś dziwny, no. Tutaj się mrożą pyszne napoje chłodzące. W lodzie. Okej. Okay. Tam pani ma jakieś dziwne rzeczy. Kurde, nie jestem w stanie, nie wiem na co się zdecydować. Tu po 30 batów, czyli tak samo jak na Jomtiem Night Market, więc jest spoko. Za 30, a nie, za 50 ten jest. Za 50, no a pani miała za 60. Ja myślę, że to od pani za 60 byłoby lepsze niż tutaj to za 50. Bo tam masz różne dodatki, a tutaj nie ma. Warto dopłacić te 10 batów i zjeść takie porządne, czy wypić. Tutaj są rzeczy z kokosa, tak. No, czyli z kokosa. Tutaj są awokado, ale już całkiem inne i te są bardziej popularne i częściej spotykane. Zdecydowanie. No i kolejne śmieci. Patrz, tutaj jest chyba taki ten napój z awokado w lodzie. No bardzo dużo awokado. No nigdzie na żadnym markecie nie ma tylu rzeczy z awokado i w ogóle takich stoisk. Tutaj chyba wyjątkowo dużo jest. Także jeśli ktoś ma ochotę na jakieś rzeczy z awokado, to zdecydowanie na Teprasit Market. A tutaj są jęzory. Prawdopodobnie sawadykap, prawdopodobnie ze świni. Sawadykap! What is this? What is this? Mouth. Pork? Pork. Okej, okay, to jest coś... Twarz ze świni. No, chyba tak. And this? Beef? Pork. Everything pork. Okej, to czyli tak, wszystko jest ze świni. To jest język świni. Jajka też są z porka. No nie wiem. What is this? Chicken? Chicken egg? Egg. Egg, chicken. Cup. Not pork. Chicken, okej. Okay. Świnia ma jajka? Porka? Noga? Nie, no to widać, że jest chickena. No to chicken i pork, ale nie beef. No, ładnie. Ładne rzeczy. Tutaj pani ma coś ciekawego. To takie jakieś słodkie bułki z parówką, to dopiero ciekawe. Chyba, że to nie były słodkie. Tu ładnie ulepione coś jest. Mm-hmm. No, wygląda ciekawie. Wow. Ale ciekawe rzeczy. Tutaj pan soczek wyciska z pomarańczy. Patrz, jak tam jedzie z tym światem. Jedzie jak na maszynie jakiejś. Oj, tam wlewa teraz.
odcedza. Patrz, jak tutaj automatem robi. Ciam, ale pachnie mega. No takiego soczku, prosto z takich pomarańczy można się napić. Ta duża butelka 100 batów, mała 25. Tu masz takie smoothie za 30, to będzie lepsze pewnie. Wiem z ciała. To weźmy tą na razie małą za 25, będzie dobre. Ok, we take it, one. Pan dużo to pomarańczy ma. No, bardzo dużo. Jakby chcę jeszcze coś powiedzieć, że tutaj jakby za jedno kosztuje tyle. Jak nieraz jest tak, że na przykład jak kupujesz 4 na przykład butelki za 250, to masz też 1000, nie? Mhm. No to wychodzi ta sama cena. Aha, no, czyli nie ma różnicy, czy kupujesz duży, czy mały, bo i za małe butelki, kilka małych, to jest tyle samo, co 1 litr, wychodzi tyle samo. O, fresh burger, I want fresh burger. Tanie burgery, po 70-80 batów. Od tego, te nie frytki wiem. Od tych frytek. No bo tutaj jeszcze coś jest, coś jakieś... Ale nie, te frytki od tych. A, no widocznie są większe i mniejsze, albo to są dwa sosy. Są dwa sosy i chyba jest drożej o 10 batów, bo jest drugi sos dodany, majonez. Tutaj beef za 100 batów, no ciekawe jak to wygląda, ale jeszcze pójdźmy dalej. Dobra, dawaj spróbujemy tego soka. Soka z pomarańcza. Ale jak ten pan to tak zakręcił? Było jakieś podejrzane. I co? Jak smakuje? Magrutki. Dobre. Dobre? To dobrze, jak dobre. Ze świeżego pomarańcza. Tajskiego. To są takie trochę inne pomarańcze. To nie są takie jak w Europie. O, jaki miąższ. Dobra, daj łyka, spróbuję, żebym mógł coś powiedzieć. Pyszny. Mhm. Nieoszukany. Nie. O nie. Ale dużo pomarańcza w środku, nie? Mm. No bo widzisz, on to robi na takiej maszynie, gdzie dużo rzeczy jest. Jednak wpada tam do tego soku. Pan tam smaży jakieś mięso do tych hamburgerów, ale to mięso mnie nie zachęca. Takie mrożone mięso. Fuj, myślałem, że to jakieś będzie lepsze coś. Dobra, hamburgery pomijamy. Ale polecam bardzo. No, soczek pyszny. Chodź tu dalej, tam jeszcze pójdziemy na ostatnią alejkę. Tam się wracamy. Tu idziemy dalej. Pójdźmy dalej. Tutaj jakieś... A, spring rollsy. Okej. Okay. O, tutaj. Poczekaj mi, co to jest? Jakaś parówka w słodkim cieście znowu. I jeszcze z ketchupem i majonezem. Jaka parówka w słodkim cieście. Fuj. Kto lubi parówki w słodkim cieście? Kolejne śmieci. Dajesz, łyka. Wypiłaś cały sok. O, tu chyba są żołądki z kurczaka. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest. Dziwnie wygląda. O, a tutaj są dobre takie ciekawostki, słodkości. Tu są takie jakby z bitą śmietaną, z takim kremem. A? Takie, no, tutaj jest na przykład z kokosa, mango, wypełnione mango, wanilią, pomarańczem, Thai tea, czyli tajska herbatka i tym. No to, dobra, weźmy trzy takie, może mama też będzie chciała. Którą czekoladą? Dobra, so we take three. Dobra, weźmiemy to. Na razie bierzemy same śmieci, zamiast jest coś konkretnego, no ale dobra. Weź to, schowaj. Bo nie ma nic dobrego tutaj do znalezienia. Jak nie ma nic dobrego? Dużo dobrych rzeczy. No to czemu nie radzą sobie dalej moje ziemniaczki? Bo niektóre tutaj kiedyś kupiłam. Tutaj jadłeś ziemniaki? No. Nie wiem. Ale ja bym zjadła takiego. Dobra. Thank you. Open cup. Wyglądają przepięknie. No. Wyglądają dobrze. Ogryzło. Co to jest? To jest dziwny, skręcony pies. Patrz, to taki mały kawałek tego... Duriana. 330 batów. Wow. Tutaj 350. To jest prawie 40 zł za taki kawałek duriana. No. A cały durian 1180. Tam jest 1000... Nie wiem ile... 200? Chyba tak. Tamten mały jest po 400 batów. A przecież to rosło tam kiedyś na drzewie, nie? Jak chyba byliśmy na Phuket, mogliśmy sobie to pozrywać za darmo. Tak mi się zdaje. Znowu robaki. Emi, chyba zjemy te robaki, co? Nie. Nie? Czemu? Ale zapachniało kukurydzą. Czujesz, jak pachnie kukurydzą? Mega. Ale pachnie gotowaną kukurydzą. O jacie, w Polsce... Kiedy będzie w Polsce kukurydza? Jakoś na wakacjach, czyli już za niedługo. Znaczy taka może nie tyle mucona przez kombajn, co... Już gotowa do zrobienia na przykład na ognisku. O ja, jakie ładne pączki, w ogóle to. Jakieś w serduszka. To mi kiedyś koleżanka zrobiła i to było przepyszne. Te? No, tak. O, tutaj takie pączki ładne.
po 25. A pamiętasz, po ile były wtedy na takim jeszcze jednym markecie? Mi się wydaje, że po 10. Takim daleko też tam w stronę Olerka. Nie pamiętam. Dobra, nieważne. Ale wydaje mi się, że tam gdzieś kiedyś były po 10 batów takie pączki. Wątróbka z kurczaka, serca z kurczaka i jakieś inne dziwadła. Tutaj znowu smażą ryby. Może taką rybę mi zjemy, czy nie? Nie? No ja to mogę zjeść golonkę. Wygląda dobrze. Dobra, my się musimy zastanowić teraz, co by tutaj sobie zjeść. Okej, okay, to jest cały targ właśnie, cały market. Przeszliśmy przez cały market z jedzeniem. No i teraz musimy się coś gdzieś wrócić i coś zamówić. Dobra, skusiliśmy się na... Znaczy Emma skusiła się na nogę z kurczaka. Wygląda bardzo dobrze. Uważaj mi, bo tu ci cebula wypada. Tak ją je, bo to taka raczej na wynos była noga, więc nie ma talerzyka. Ale sobie poradzi. A co to jest to taka kostka tutaj? No taka kość z kurczaka. A ja mam ryż i taką świnkę, porka takiego. Takiej, taka, ja nie wiem co to. No takie coś. Taki jakiś tajski przysmak. Wygląda dobrze. Nie wiem, jeszcze nie próbowałem jak smakuje. Dodatkowo wzięliśmy tego jednego szejka. Szejk z bananem i mlekiem. Proszę? I awokado. No, to awokadowy szejk z bananem i mlekiem trochę. No i te ciasteczka takie pyszne sobie tam. Jadłeś je? Kiedyś je jadłem, no. Ale dawno temu, bardzo dawno. Ja ich nie jadłam. Mhm. To dzisiaj zjesz. Jak kurczak? Nie ma tragedii. Nie ma tragedii, okej. Okay. Nie ma tragedii. Jadłam o wiele lepsze. Serio? Mhm. Nie jadłaś lepsze? Gdzie? Tego pana. Masz pierw za 45 batów, to tam były dobre nogi. O kurde, ale ostre. Trochę mnie zatkało, takie ostre, ale szkoda, bo nie jest gorące. Ale mnie zatkało. To powiedz. Dobry. To ciasto, co tutaj jest, takie o. Ono nie ma jakiegoś dużego smaku. Czekolada jest dość dobra. Ta pianka smakuje trochę jak takie pianki, co się smaży przy ognisku. A wszystko razem... W tym vlogu było dużo o jedzeniu, to teraz może coś przeciwnego, czyli trochę o głodówce. Jak chcecie zobaczyć, jak znieśliśmy 40-godzinną głodóweczkę, to teraz tutaj zapraszam Was do kolejnego odcinka. Będzie w nim jeszcze trochę o samochodach i o ich cenach, także myślę, że warto się zapoznać z tym odcinkiem, który tutaj teraz widzicie po prawej stronie. Zapraszam, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie, hej, cześć!